Witam serdecznie, jak zwykle. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat kosmicznych praw, które regulują życie nas wszystkich we wszechświecie, w którym żyjemy, oraz na planecie i w materii, w której żyjemy. Prawa, które rządzą wszechświatem, są wieczne. Te prawa znajdują się w mikrokosmosie, czyli w nas, w naszych duszach oraz w naszych ciałach. One działają na planie molekularnym oraz w makrokosmosie, we wszechświecie istnieje prawo i podstawą prawa jest porządek. Wszystko we wszechświecie przebiega rytmicznie. Na wszystko jest czas. Wszystko przebiega zgodnie z prawem magnetyzmu, prawem biegunowości i prawem komunikacji. Wszystko przebiega rytmicznie, życie, dziecko się rodzi i śmierć, kiedy dusza opuszcza ciało. Reinkarnacja jest pewnym rytmem, jest czas, kiedy żyjemy w ciele i czas, kiedy mamy możliwość ewaluować to, co przeżyliśmy w poprzednim wcieleniu, lub jeśli chcemy znów przygotować się do następnego. Jest jedno z praw, które jest bardzo istotne. Jest to prawo identyfikacji. Każdy z nas, jako nosiciel kosmicznych praw, początkowo nieświadomie, ponieważ przychodzimy na świat w stanie amnezji, z czasem stajemy się tego świadomi. I jako nosiciele boskich praw, kosmicznych praw, możemy z nich korzystać. One wtedy nam służą. Prawo identyfikacji polega na tym, że mamy prawo wyboru, prawo wolnej woli i możemy wybierać z czym lub z kim chcemy się identyfikować. Możemy zadawać sobie pytania, na które znajdziemy odpowiedzi. To tak jakby klikać w wyszukiwarce. Czy chcę identyfikować się z boskością, czy chcę identyfikować się z naukami satanistycznymi? Czy chcę identyfikować się z nauką Chrystusa, czy z inną nauką? Czy identyfikuję się z miłością, którą jestem, czy identyfikuję się z innymi energiami? Czy rozbudzam w sobie odpowiednie częstotliwości, jak miłosierdzie, życzliwość, dobroć, czy też rozbudzam w sobie zło, nienawiść, zawiść, zazdrość? Te energie operują i bazują tylko i wyłącznie na prawie rezonansu. Nic nie dzieje się we wszechświecie, co nie bazuje na prawie. Natomiast bezprawie polega na tym, że człowiek lub istota bezcielesna używa prawa dla siebie. Jeżeli używam prawa dla dobra ogółu, prawo mi służy. Jeżeli używam prawa wyłącznie dla siebie, jest okres karencji. Mam prawo zrobić taki eksperyment na sobie. Po pewnym czasie karencja się kończy i prawo odwraca się przeciwko mnie. Na tym polega prawo, co posiejecie, to pozbieracie. Prawo akcji i reakcji. Prawo identyfikacji, o którym chciałbym powiedzieć kilka słów, jest niezwykle istotne. Ponieważ jeżeli się nie identyfikujemy z czymś, to brak ma nam tej informacji. Jeżeli identyfikuję się z Chrystusem, to nie jest dla mnie Chrystus, który znany jest z Kościoła jako Jezus, albo w żłobku bezradne dzieciątko, albo wiszący na krzyżu udręczony człowiek, który jest bezsilny. Chrystus jest żywym duchem. Energia Chrystusa przenika całe stworzenie, więc przenika również i nas, jako duszę i nasze ciała. Mamy prawo identyfikować się z Chrystusem.
Tak jak inni mają prawo identyfikować się z antychrystem i odpowiednio do tego żyją i zażyją wyników swojego postępowania. Mamy prawo identyfikować się ze stanem świadomości: ja jestem życiem. Identyfikujemy się z życiem. Tak jak inni mają prawo identyfikować się ze śmiercią i niosą śmierć innym istotom żywym. Mamy prawo identyfikować się z boską mądrością, jako nosiciele boskiej mądrości. Mądrość polega nie na zbieraniu książek i informacji, tylko na realizowaniu w życiu codziennym tego, co uznaliśmy, że służy całemu wszechświatu, światu, w którym żyjemy, istotom żywym i przy okazji również nam. Możemy identyfikować się z porządkiem. Ja jestem w porządku, bo boski porządek jest we mnie. Słowo porządek po grecku oznacza kosmos. Jestem mikrokosmosem, cząstką makrokosmosu, świadomą cząstką. Jestem świadomy dlatego, ponieważ wiem, że mogę korzystać z praw uniwersalnych, które istnieją dla każdego i każdy ma prawo z nich korzystać, ale nie obowiązek. Może z nich korzystać, powinien z nich korzystać, ale ma wolną wolę i wolny wybór. Dlatego bardzo istotnym jest, co wybieramy sobie w życiu, ponieważ wybór prawa i identyfikacja z daną rzeczą, z danym polem energii, z daną częstotliwością prowadzi nas w pewien tunel czasowy. Czas jako taki nie istnieje, ale możemy stworzyć częstotliwość naszego własnego czasu. Jest to droga życia. I chwili, kiedy identyfikujemy się z energiami szlachetnymi, wysoko drgającymi, uzdrawiającymi, bo Bóg jest zdrowiem, a zdrowie jest w nas, możemy identyfikować się z każdym polem pozytywnym, które jest we wszechświecie, ponieważ jesteśmy dziedzicami tych praw. W chwili, kiedy świadomie zdajemy sobie sprawę z tego faktu, że prawo nam służy i żyjemy tym prawem, niezależnie od konsekwencji w tym materialnym świecie, sami stajemy się prawem. Mamy prawo służyć bliźniemu, bo jesteśmy prawem służby dla bliźniego. Mamy prawo przekazywać miłość, mamy prawo uzdrawiać tych, którzy nas o to proszą, mamy prawo do wszystkiego, co służy całemu wszechświatowi, ponieważ wszechświat jest naszym domem. Wszystko, co robimy, robimy w gruncie rzeczy we wszechświecie. Świadomość, w której żyjemy, jest świadomością ograniczoną do świadomości jesteśmy tylko ludźmi. Nie jesteśmy tylko ludźmi. Jesteśmy wolnymi, nieśmiertelnymi duchami, którzy chwilowo wniknęli w plan materii, aby tutaj podzielić się światłem i światłem, które jest w nas, za darmo. W kosmosie, z którego przybyliśmy, z wymiarów, z których przybyliśmy, nie istnieje pojęcie zapłaty, nie istnieją pojęcia kary. Nie istnieje pojęcie nagrody. Każdy, kto dojdzie do stanu świadomości, ja jestem nosicielem uniwersalnego prawa, sam staje się prawem. I wówczas to prawo służy tym, którzy są w jego otoczeniu i służą jemu automatycznie, ponieważ co siejemy, czym promieniujemy, co transmitujemy, to do nas wraca. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.